Cześć wszystkim. Witamy Was w drugim odcinku z serii Hello Dave, czyli jak dogadać się z maszyną, gdzie tworzymy własny język programowania o nazwie Ego. Dzień dobry. Cóż, dzisiaj będzie o parserach, ale zanim przejdziemy do dzisiejszej lekcji, to może powiemy słów kilka o tym, co działo się na pierwszej lekcji, czyli Lexer. Na pierwszej lekcji, jakieś 6 tygodni temu, pokazywaliśmy sobie implementację Lexera, czyli pierwszego etapu przetwarzania, rozumienia naszego języka, który polega na tym, że zamieniamy ciąg znaków z pliku źródłowego na ciąg tokenów. I to było głównie tematem lekcji. Wprowadziliśmy sobie składnię ego i napisaliśmy Lexer. Więc w tym momencie to, co mamy, to mamy ciąg tokenów. Co możemy z tym zrobić? Właśnie. No i teraz w tym momencie przechodzimy do kwestii parsera, czyli faktycznego przetwarzania tego ciągu tokenów. Ale zanim przejdziemy faktycznie do tematu parser, to zastanówmy się nad jedną kwestią. Jak reprezentujemy nasz program w języku Ego, czy w ogóle jakimkolwiek języku programowania. W przypadku Ego nasz program to jest tak naprawdę poprawne wyrażenie, które zwraca wartość. Może nie jest to zbyt dużo mówiąca regułka. Ani akademicka. Ani akademicka. Natomiast to w sumie jest dość proste, ponieważ czym jest wyrażenie? Wyrażenie to może być po prostu liczba. To może być jakiś atom, jak pamiętacie z poprzedniej lekcji. To może być string. Albo może być lista powyższych, czyli otwierający nawias, jakieś atomy w środku, zamykający nawias. Może to być też inna lista. Tak, może być to też lista w liście, czyli możemy mieć listę, która zawiera jakiś atom i zawiera inną listę z kolejnymi atomami. I ta lista zawiera inną listę. A ta ostatnia lista zawiera żółwia. Już do lecimy końca. Dalej w głąb, 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 głąb. Więc każda z tych linijek to jest tak naprawdę pełnoprawne wyrażenie w języku Ego, a więc też jest to program. Co więcej, moglibyśmy zrobić coś takiego, czyli otworzyć listę i zamknąć listę. I to jest również pełnoprawne wyrażenie w języku Ego. To, że ono nic nie znaczy w języku Ego, to jest jak gdyby osobny temat i osobna nasza dyskusja. Na tym etapie lekcja chyba dwa numery do przodu. Dokładnie. W tym momencie skupiamy się na poprawnym wyrażeniu, na składni. Nie spędza nam snu z powiek poprawność tego i sens tego. Znaczy, poprawnie spędza nam sens powiek, ale sens tego nam nie spędza snu z powiek. Te zdania mogą być bez sensu. Liczy się to, czy te wyrażenia, liczy się to, czy one są poprawne. A to wyrażenie akurat wydaje mi się, że jest poprawne, bo zamknęliśmy wszystkie nawiasy, więc jest poprawne. Tak. Tak naprawdę tu a propos niepoprawności, z racji na to, że nasz język programowania nie jest zbyt skomplikowany składniowo, to tak naprawdę istnieją tylko dwa przypadki, kiedy zdanie, które będzie poprawne pod względem tokenów, a nie poprawne syntaktycznie, to jest otwarta lista, ale nie zamknięta i nieotwarta, ale zamknięta. I to są dwa przypadki niepoprawnego wyrażenia tego. Tego. Dobrze. No dobra, to tyle, jeżeli chodzi o definicję, czym jest wyrażenie i czym jest program w naszym języku. No to teraz pytanie
Co w takim wypadku jest tym parserem? Co jest parserem? Musimy co to jest parser? Co to jest parser? No właśnie. Musimy sobie porozmawiać na początku o czymś takim. Cokolwiek, tak? I to, co tutaj w tym momencie mamy, to tak naprawdę atom, po którym następuje string. Ten atom, po którym następuje string, jest tak naprawdę częścią jakiejś listy. Więc możemy sobie spróbować to zapisać w następujący sposób. Trzymamy sobie atom. Listę, która zawiera atom, po którym następuje string. Ja? Możemy oczywiście też troszeczkę sobie życie skomplikować i mieć listę w liście. Ktoś jest czujny, to już czuje. Do czego dążymy? Że tak naprawdę mamy listę, która zawiera atom list. Pilnuj mnie, Wiktor, bo ja tutaj lubię się, że tak powiem, machnąć. Który zawiera listę, która zawiera. O, będzie ładnie. Która zawiera atom grid i nasz string, żeby być, że tak powiem. Ja? I teraz Wiktor, co ci to przypomina? Ale tak na serio, bez żartów. No nie uwierzyłem z bawełny drzewo. Jak to jest drzewo, to ty chyba w sadzie nie byłeś dawno. No ale tak, nie, to problem, jest tak, tak mi się tak często patrzę na drzewo katalogów, że tutaj zamiast tych strzałeczek już widzę rozwijane pod katalogi. Tak. Jest to drzewo, więc tak naprawdę możemy spokojnie powiedzieć, że efektem, może nawet nie efektem, ale reprezentacją naszego programu w pamięci jest drzewo wyrażeń. Ponieważ mamy wyrażenie lista, które zawiera w sobie wyrażenie atom, które zawiera i wyrażenie lista, które zawiera w sobie wyrażenie atom grid i string hello. Więc w tym momencie dosyć określoną drogą odpowiedziałem ci na pytanie, które brzmiało, czym jest parser. Parser jest jednym z wielu, z reguły drugim etapem przetwarzania kodu źródłowego w coś wykonywalnego, czy to interpreter, czy postać binarną. I zadaniem parsera jest zamienienie ciągu tokenów, strumienia tokenów, który przyszedł z Lexera, w jakąś reprezentację naszego programu w pamięci. Bardzo często w większości przypadków jest to jakaś forma drzewa, bo jest to jakby naturalny i wygodny sposób reprezentacji naszego programu. Nie jest to zawsze drzewo, ale skupmy się na tym, że naszego i nasz parser, Lexer i wszystkie następne etapy przetwarzania ego będą się opierać o to drzewo w tej lub innej formie. Czy ja odpowiedziałem na twoje pytanie? No, myślę, że mniej więcej. To dodałbym tylko, że oprócz tego, że transponujemy ten strumień tokenów w drzewo wyrażeń, to przy okazji parser ma też poboczne zadanie walidowania tego strumienia. No tak, nie ma sensu zwracania tego drzewa, jeśli to drzewo nie jest poprawne z punktu widzenia składni języka. Nie? Dobrze, to wydaje mi się, że to jest ten moment, kiedy można powiedzieć dość teorii. Minęło chyba 10 minut. To jest tyle, ile jesteśmy w stanie wytrzymać. To co, lecimy z kodem. Lecimy z kodem. Myślę, że moglibyśmy zacząć od popatrzenia na to, jak wygląda wyrażenie i w jaki sposób reprezentujemy poszczególne wyrażenia typu number, atom czy string. W związku z tym, że chcieliśmy Wam oszczędzić patrzenia, jak Wiktor koduje, to przygotowaliśmy sobie kilka klas gotowych. Zacznijmy tak. Chyba od expression, nie? Powiem Ci, że jak będziesz śledził mnie, to jeszcze będzie fajniej, bo ja będę mógł w stanie pokazywać coś. Super, dobra. I teraz Cię śledzę. Super, dobra. No to tak. Lecimy do expression.
Samo expression nie jest jakoś genialnie interesujące, bo tak naprawdę jest to interfejs, który sam w sobie ma jedną metodę accept, ale o tej metodzie podyskutujemy w szczegółach na następnej lekcji. Tak. Natomiast jak już zobaczyliście, to jest bardzo dużo pomocniczych metod, które tworzą nam konkretne wyrażenia. I teraz mamy kilka wyrażeń. Po pierwsze mamy atom, mamy wyrażenie, które reprezentuje string, mamy wyrażenie, które reprezentuje liczbę, które właściwie niczym się od siebie nie różnią, nie licząc tego, że no, faktycznie są, będą innego typu. I mamy wyrażenie listy, która reprezentuje listę wyrażeń. Dokładnie. Taki, jak to się nazywa, te takie laleczki drewniane? Matrioszki. Matrioszki, tak, to jest taka matrioszka, nie? Klasyczna. Więc no jakby kod nie jest skomplikowany, to właściwie w tym momencie praktycznie copy-paste. Nie musi jeszcze przyjdzie skomplikować przez następne 2-3 lekcje, ale to spokojnie. Dajmy mu czas. Parser. No dobrze, no to w tym momencie nasza implementacja jest mniej więcej tak jak autorów tego kodu. Co najwyżej może rzucić wyjątkiem. Roześmiałem się przez uprzejmość. Tak. Ale zanim zaczniemy cokolwiek implementować, to może uruchommy te testy. Zobaczmy, czy według prawilności TDD mamy failujące testy. Dobrze. Ja dzisiaj mam taką ambitną rolę uruchamiacza testów. No i co? Przeszło. 15 przeszło. Failed. Znaczy, jeśli to jest według twoich standardów przeszło, to gratuluję temu, kto cię zatrudnił. Cicho, to się wytnie. Dobrze. To co? Myślę, że skoro ja jestem właścicielem testów, to bym poprosił cię w pierwszej kolejności, żeby nasz parser poradził sobie z tym najprostszym przykładem, gdzie mamy przekazany string jako wyrażenie. Nie? Cały program ego jest stringiem. No dobra, to co? Jesteśmy w metodzie parse. Dostaliśmy listę tokenów, więc to, co musimy zrobić po pierwsze, to jest wyciągnąć iterator od tego. Ja tu z pewnym niepokojem trzymam rękę na run test, więc czujesz presję? Coraz większą. Teraz, żeby ułatwić sobie nasz kod, twórzmy sobie metodę, która faktycznie nam zwróci tę expression, która będzie przetwarzała nam ten iterator. To się nazywa rule, dlatego że w większości generatorów, parserów, to się nazywa rule. Każde wyrażenie, każda forma, którą macie w języku, jest regułą. Jeśli ten fragment tokenów spełnia tą regułę, no to zwracamy ten element. W tym przypadku expression. Mogę ci pomóc, wiesz? Byłbyś tak miły, wgenerował mi to? Tak, oczywiście. Popatrz. Cudownie. Dobra, no to jedziemy. W takim wypadku, skoro mamy ten iterator, to co? Po pierwsze musimy sprawdzić, czy faktycznie coś w tym iteratorze jeszcze jest. Jeżeli tak, no to pobrać tego tokena. Dobrze, ja ci pomogę. Nie mogę patrzeć, jak piszesz i się męczysz. Dziękuję ci bardzo, naprawdę. Pamiętasz, też, że exception się nazywało? O, to już pamiętam, że exception się nazywało. Switch.
Dobra, ale ja tu wiekopomne rzeczy tworzę, więc skupmy się na. A, bo on nie wie, co on nie wie. Token, tokens. Ale o co mu chodzi? No nie, jest dobrze. Pan będzie zadowolony. Wiesz, chyba to idę jeszcze nie jest zbyt przygotowane na 14. Token kind. No, chyba powinno być dobrze, nie? Powinno być dobrze. Ja bym śmiało zwrócił. Co bym zrobił? String expression. Dobra, żeby być dla czystości kodu, dodajmy jeszcze. A, ja zawsze mam problem. To jest unexpected. Unexpected. Co byś ty bez mnie zrobił? Prawda? No i co mu tutaj przeszkadza? Nie wiem. Trudno powiedzieć. Ja bym zasejwował. I wtedy magicznie błędy znikają. Taka porada. Masz rację. Taka porada senior dewelopera dla początkującego. Co darmo. Teraz wszyscy sprzedają kursy dla juniorów. My takie porady za darmo. Psujemy rynek. Psujemy rynek. Dobrze. To sprawia wrażenie, jak mówił mój kolega, są niezerowe szanse, że to będzie działało. To ja będę czynił powinność. Czyli honor. No, jest nieźle. Jest zielono. Pewnie reszta dalej, tak jak była czerwona, ale ten jeden test przeszedł. Dobrze, to kontynuujemy challenge językiem mojej córy. Ja już nie mam zadań, ja mam challenge w domu. Spróbujmy liczby. Liczby. No dobra, no to powinno nie być aż tyle zmian, bo o ile dobrze kojarzę, bo wystarczy zrobić... Służyć kolejny typ. New i co będzie number. Dokładnie. I to tyle. Mhm. Taki kod to można pisać. No jest zielony. Dobrze. Podkręćmy tempo, Wiktor. Atom. Mówisz? Dobra. To lecimy za teraz tam. Pewien film, ale on jest niepoprawny politycznie, więc ja sobie podaruję. Mówisz? Ale... Tak. O programistach był. Bo nikt się nie spodziewał, co będzie rozwiązaniem. O, nie, to jest... Złamałeś moje serce. Dobra, jest nieźle. No to ja teraz oczekuję jako... Twój Scrum Master. Product Owner, przepraszam. Tak, Product Owner. Scrum Master dzisiaj nie przyszedł do pracy. No, że poradzimy sobie w końcu z listami. Mm-hmm. Dobrze, no. Przy listach będzie jednak trochę... Mój Boże, użyjesz tego słowa. Pracy. Przez gardło mi nie przejdzie. Musimy rozpoznać początek naszej listy. Jak rozpoznajemy właśnie? Przez listę rozpoznajemy przez to, że trafiamy na otwierający nawias. Teraz z racji na to, że
chcemy zwrócić wyrażenie, które będzie zawierało wszystkie elementy listy, to zróbmy sobie dodatkową metodę, która będzie nam pomagała w tym. Z racji, że ta lista może mieć n elementów, no to musimy przekazać cały iterator do niej. I czekaj, przyłożę się. To będzie moja kontrybucja do tego kodu. Dziękuję ci naprawdę. Jest jeźdźmy. Zacznę się odpadować. To można programować, co? Tak, tak. Generujesz metodę i potem znajdujesz padawana. Tak. Dobra, to co? Na początku musimy stworzyć jakąś listę. Tak, gdzieś musimy przechowywać te elementy listy, które za chwilę, miejmy nadzieję, rozpoznamy w naszej regule. Tak. To będzie też lista od XPR. Dobra. No i co? Teraz musimy polecieć po wszystkich tokenach, bo może ta lista mieć faktycznie sporo elementów, więc tak długo. Aż nie napotkamy zamknięcia listy. Tak. To czekaj, ja ci znajdę pierwszy test, który spełnisz, czyli pusta lista. Dobra, czyli tak, jeżeli tokens jest i jest coś jeszcze w tokens, no to pobierzmy sobie go jeszcze raz. I teraz tak jak mówiłeś, jeżeli token, o Boże. Jest równy końcu zamykającemu nawiasowi, to zwracamy po prostu dokładnie. Tutaj możemy zrobić jeszcze jedną rzecz, wydaje mi się, a tak już troszeczkę wybiegając w przyszłość. To sytuacja, kiedy my dojdziemy do końca naszej listy, ale nie spotkamy tego naszego specjalnego tokenu, o którym rozmawialiśmy podczas pierwszych zajęć, czyli EOF, End of File. Bo jeżeli my dojdziemy do końca listy i nie spotkamy zamykania tego nawiasu, no to w tym momencie tak naprawdę albo End of File, no to za chwilę będzie widać, no to mamy tak naprawdę do czynienia z niepoprawnym plikiem, kodem źródłowym w ego. Więc mogę coś powiedzieć. Missing, closing. Bracket. Czyż nie? Chyba tak. Dobra, to spróbujmy sobie uruchomić nasz test na pustą listę. Zielone. Pamiętajcie, to nagrywanie to ciężko wpływa na moje psychę, bo ja za każdym razem jak naciskam, to tak zastanawiam się, co działa. Przejdzie, nie przejdzie. Zgodnie z prawidłami tego, że podczas prezentacji nie działa. Dobra, no to w tym momencie weźmy sobie pierwszy przykład, gdzie będziemy mieli jakieś elementy w liście. I tutaj mamy taki test, sprawdzamy sobie, próbujemy sobie sparsować listę trzech stringów. To co? Ja ją sobie puszczę, tak z ciekawości oczywiście. Oczywiście nie przechodzi. No to żołnierzu do implementacji. Dobrze, no jak zapewne zauważyliście, nie uzupełniamy w żaden sposób tej listy elements. Więc teraz, jeżeli to nie jest zakończenie listy, to znaczy, że natrafiliśmy na jakieś wyrażenie, które będzie składową listy. A mamy już tak naprawdę, tak się składa, metodę, która sparsuje nam to, tak rozpoznaje nam wyrażenia, więc musimy z powrotem wrócić do expression rule z naszym tokens,
Nie, przepraszam. Tak. Dobrze, dobrze. Z naszym tokens. I to, co dostaniemy, to też będzie. To też będzie wyrażenie, więc po prostu sobie je dodamy. Do listy. No. Jakbyśmy jeszcze zamknęli ten nawias. No. No co? Wygląda. Wygląda dobrze. Wygląda dobrze. No to lećmy. No nie. No to nie jest to, czego byśmy chcieli. Co się tak naprawdę stało tutaj? To stała się następująca rzecz. My wyczytaliśmy token, stwierdziliśmy, że to nie jest zamykający nawias, więc przekazaliśmy naszą listę tokenów, nasz iterator z tokenami, żeby rozpoznał wyrażenia. Problem jest taki, że my już skonsumowaliśmy właśnie ten token, biorąc ten przykład w naszym teście, bo wyciągnęliśmy nawiasy, skonsumowaliśmy nawias, weszliśmy do metody list rule, więc to jest jak gdyby treść, zawartość naszego. Wyczytujemy to i widzimy, że to nie jest to, czego spodziewaliśmy się. Więc musimy wykonać ten sam manewr, który wykonaliśmy, czyli to jest jedno z wielu możliwych sposobów na rozwiązanie tego problemu, ale ten sam manewr, który wykorzystaliśmy w lekserze, czyli zawrócenie tokenu z powrotem do iteratora, żeby mogły zostać przeczytane przez expression rule ponownie, tak jak mieliśmy zawracanie znaków w lekserze. Dokładnie. Czyli generalnie chodzi nam o to, żebyśmy mogli wykonać operację tokens. A właśnie, to może lepiej pokażesz ty, co chcemy zrobić na początku. Token. Chcemy zawrócić ten token do naszego iteratora, ale żeby to było możliwe, no to to, jak już właśnie Jarek mówi, zawijamy iterator. Tak, i tutaj powinni być wszyscy zadowoleni. Tak. O, save zadziałał tym razem też. Czyli wyczytujemy i zawracamy i dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznać. Zobaczmy, czy to prawda. Udało się. Dobrze. No to może jakieś inne testy, które mamy, które powinny, teraz tak patrząc na ten kod, zacząć same z siebie działać, dlatego że już rozpoznajemy inne rodzaje wyrażeń, nie tylko string, ale także number i atom, więc patrząc na ten kod, czy my będziemy mieli tablicę stringów, czy będziemy mieli tablicę atomów, czy liczb, to nie powinno mieć znaczenia. No to wszystkie testy powinny faktycznie jeden po drugim przechodzić. Popatrzmy, cyfry przechodzą, atomy przechodzą i mamy też listę mieszaną. I też jest OK. No to może pokusimy się o uruchomienie wszystkich testów, które mamy. Bo może to już jest koniec naszej pracy. No nie. Jak się okazuje... Zauważ, Jarku, że nawet nam nested list samo z siebie zaczęło działać. Tam gdzieś na górze listy był test. Ja myślę, że był taki test. Ja ci nie pilnuję, jak ty piszesz testy. A powinieneś, mógłbyś się czegoś nauczyć. Tak. Dzisiaj mi mówiłeś, że powinien cię zatrudnić, żeby poprawić moje testy w firmie matce. Kiedyś. Dobrze, no listy działały same z siebie, no bo tu tak naprawdę mamy taką rekurencję definicji, tak możemy powiedzieć, nie? Że to jest rekurencja definicji, że lista także jest expressionem, więc automatycznie podpada, jak widzimy tutaj. Więc automatycznie. Tak, każdy następny opening bracket powoduje kolejną rundę wywołania. Dokładnie. Dobrze, to wróćmy jeszcze. Wybiłeś mnie z rytmu, nie to było w scenariuszu. Halo studio. Dwa przypadki nam nie przychodzą i to są te przypadki takie, kiedy mamy niepoprawny składniowo
kod. Czyli pierwszy przykład, który tutaj mamy, to jest sytuacja, kiedy mamy otwierający nawias, ale nie mamy zamykającego. Moglibyśmy chyba, Wiktor, coś zaradzić na ten problem. Si, jak najbardziej. No cóż, no, po pierwsze mamy jedną kwestię w naszym expression rule, bo nie wyczerpaliśmy wszystkich możliwości, ponieważ może się tu jeszcze pojawić end of file. Mhm. I teraz pytanie, co w takim wypadku? End of file jest tokenem specjalnej troski, ponieważ tak naprawdę on występuje tylko raz i zawsze na końcu. I no, ma takie znaczenie specjalne, skończył się kod źródłowy. Mhm. Więc nie reprezentuje żadnej wartości, nie reprezentuje żadnej, znaczy reprezentuje wartość, żeby się nie poczuł niedoceniony. Ale nie reprezentuje żadnego wyrażenia. Nie reprezentuje żadnego wyrażenia. A skoro nie reprezentuje żadnego wyrażenia, no to... To co? No, starszy programista robi? No, ja to wiem, że chciałeś tu wcisnąć optionale, ale... Kilka razy nawet, jak nie patrzyłeś, to zrobił. Ja nie pomyłkę z czytelnością kodu, co? Prawda. Dobrze. No okej, okay, ale teraz skoro zwracamy tutaj nula, to ten nul pojawi się tutaj. Więc musimy też zabezpieczyć się. Czekaj, to przed, powiem, bardziej na środek, no, dokładnie. Przed, do, przed dodaniem nula do naszej listy elementów. Tak. Mogłem ci pomóc, tak. Ale skoro... No dobra, proszę cię bardzo. Patrz, co się dzieje. Hu. To jeszcze nazwę możesz. Ojejku. Jest dobrze, nie? No dobra, więc najprostszym sposobem, jeżeli to jest różne od nula, tudzież if present w takim normalnym wykonaniu, to dodaj ten expression. Znaczy, jak ja widzę if, dobra, nie to spotkanie. Wrócimy do tematu. Wrócimy do tematu. No dobra, ja zapisuję. Próbujemy? A ty uruchamiaj. Ja zapisuję, bo ty nie możesz, jak ja, o sesję otwartą. Musimy nauczyć tego narzędzia jeszcze. Okej, okay, przeszło. Hmm? Dobrze, ale to wiesz co, to może wróćmy jeszcze na chwilkę do tego przykładu i powiedzmy, co tak naprawdę tutaj się stało. Dlaczego ten file był potrzebny? Dlaczego ten file? Dlatego, że my chcieliśmy w jakiś sposób zakomunikować do reguły nadrzędnej, bo zauważ, Wiktorze, ja już was widzę podwójnie, że te drzewo wywołań metody expression rule i list rule, te wywołania zamieniają się w drzewo i to drzewo będzie dokładnie takie jak drzewo tego naszego kodu. Więc w tym momencie, jeżeli mamy taką sytuację, że docieramy do końca pliku, to jest bardzo niezerowa duża szansa, że ten expression rule został zawołany ze środka list rule. I w tym momencie musimy zasygnalizować list rule, skończył się strumień tokenów. Nie? Jeżeli będzie taka sytuacja, że i tutaj mamy to zabezpieczenie, że jeżeli skończył się, że my zwróciliśmy, że skończył się strumień tokenów, ale to jest nieprawda, to wpadniemy tutaj w ten fragment kodu, czyli doszliśmy do końca, ale to nie był koniec pliku, nie zwróciliśmy, nie zamknęliśmy nawiasu. Nie? Więc w ten sposób obsłużyliśmy ten przypadek. To co następne? To dawaj. Czyli ten ostatni, czyli mamy otwarty, ale nie zamykający. Nie, mamy zamykający, a nie otwarty. Właśnie. No i tutaj dostaliśmy, jeszcze nie obsługujemy go jakoś. Co tu się tak naprawdę stało? No tak naprawdę z racji na to, że nasz parser działa, przechodzi pomiędzy pojedynczymi tokenami,
jeżeli zauważył, że to, co natrafił na sam początek, to jest liczba, to po prostu tą liczbę zwrócił. Tak. Ale... Z racji na to, że to jest pierwsze wywołanie z poziomu metody parse, no to po prostu zostanie zwrócona jedynka. Mhm. A spodziewalibyśmy się błędu, że jest to niepoprawny kod. Więc teraz w tym momencie w metodzie parse musimy sprawdzić, czy po wywołaniu metody expression rule wyczytaliśmy wszystkie tokeny. Bo jeśli wyczytaliśmy wszystkie tokeny, to wszystko jest OK. A jeżeli nie wyczytaliśmy, zostały nam jakieś tokeny, to prawdopodobnie mamy do czynienia z expressionem, który nie jest listą. No? Dokładnie. Wrażeniem, które nie jest listą. Abyś mi mógł wyekstrahować. Ale rzeczywiście, czekaj. Sam mam takie wrażenie, że może w niektórych firmach przydałyby się takie stanowiska. Ekstraktor. Ekstraktor. I do każdego patternu refaktoringu byłby odpowiedni człowiek. Do tego drabina kariery można by odpowiednio zbudować. No i ktoś. Dobrze. No dobra, no to jedziemy z kolejnym ifem. Czyli tak, mamy nasze expression, które zwróciło, zostało zrzeszone z expression rule. I teraz tak jak zgodnie Jarku powiedziałeś, jeżeli zwróciliśmy to wyrażenie, ale iterator dalej nie jest pusty, to powinniśmy zwrócić wyjątek. Tak. A czyli jeżeli iterator ma jeszcze jakiekolwiek elementy, no to co? No to jedziemy z wyjątkiem. Tak, se przynoga. Pamiętam. Expected. A już się chciałem pochwalić. Jest tak, jak ja za każdym razem próbując napisać słówko engineering po angielsku. Zawsze się kończy Google Translatorem. No, unexpected token. No tak, możemy zrobić tak. Zgadza się. Okej, okay, ale no pytanie, czy to jest, czy to wszystko? No to zobaczmy. Odpalmy test. Zobaczmy, co się tam dzieje. Sytuacja wygląda nieźle. Ale. Jakby nawet bardzo dobrze. Ale zasugerowałbym taki jeden mały eksperyment odpalenia wszystkich testów. I to mniej więcej... Pięknie symetryczną sytuację. Fantastycznie. Sytuacja większości projektów. Naprawiliśmy jednego bardzo ważnego buga, ale przy okazji wysypaliśmy funkcjonalność połowie użytkowników naszego systemu. Co się stało? Może podglądniemy tak naprawdę exception, bo może nam coś podpowiedzieć. I to jest tak naprawdę tutaj. Czyli mamy w iteratorze coś, co jest end of file. I to by się zgadzało. Bo tak naprawdę... Tak. Ponieważ tutaj w metodzie listu. W list rule, jak dojdziemy do... a tokenu, którego typ jest zamykający nawias, to po prostu zwracamy nasze wrażenie. A co za tym idzie, w iteratorze będzie jeszcze jeden token, który będzie właśnie do file. Dokładnie. Więc co? Po prostu musimy sprawdzić, czy ten element, który został w tej liście, to nie jest end of file. I jeżeli jest to end of file, to wszystko jest w porządku. Jeżeli to jest jakikolwiek inny token, bo pamiętamy, end of file występuje tylko raz i zawsze na końcu, to powinno nam załatwić problem. No to co, jeżeli w takim wypadku tokens next. A Boże, nie tokens, tylko iterator. Kind jest różny od end of file. A żeby tutaj znowu nie popełnić tego samego błędu, no to musimy zrobić małe
Mały myk. No dobra. To co? Próbujemy. No i wygląda fantastycznie. Ship it. No dobra, ale wiesz co, Jarku? Tak się rozpędziliśmy tym radosnym kodowaniem, że zapomnieliśmy o jednej rzeczy powiedzieć. Jednej rzeczy? Nie, czekaj. Nasze niespodziance. Tak. Dobrze myślę? Dokładnie. Dobrze. To przygotuj grunt pod niespodziankę. Więc załóżmy, że mamy kod źródłowy ego, który jest zapisany oczywiście pliku z rozszerzeniem ego, gdzie chcemy, no, żeby co prawda i tak jeszcze nie interpretujemy tego. No, ale żeby to coś znaczyło. Żeby to coś znaczyło. Dobrze. Zapisałeś? Zapisałem. To teraz ja muszę odnaleźć magiczny skrót. Napisaliśmy narzędzie, które reprezentuje nasze sparsowane drzewo ego, wyrażeń ego, w postaci graficznej. W związku z tym, że jesteśmy ludźmi leniwymi, przynajmniej ja, użyliśmy istniejącego narzędzia, które się nazywa GraphVis i zamieniamy kod źródłowy ego w poprawny plik w formacie GraphVis i następnie sobie ten plik wizualizujemy i zobaczymy zaraz. Sugeruję przekompilowanie naszego kodu, nie? Tak mi się wydaje, że to mogłoby pomóc. Też nawet możemy mieć testy. Uhu. Jest zielono, przeszło. Dobra. I teraz mamy nasz program pokazany w postaci drzewa. To co, może coś bardziej ambitniejszego? No to mogę wrócić do tego przykładu przed chwili. Dobra, poprawny program w ego. Zapisane? Zapisane. Teraz widzimy, że po pierwsze to narzędzie działa, po drugie mamy tutaj listę, która zawiera atom print i listę, który zawiera atom grid i string hello. Gdybyśmy sobie teraz wymyślili coś bardziej wymyślnego, na przykład tak, no, to jest dalej poprawne, tak. Już jakbyś zapisał. O, to może nawet sobie na pełny ekran wrzucimy. Bo to graf, więc trzeba oglądać na pełnym ekranie. Dobrze, znaczy generalnie zatoczyliśmy trochę koło. Na początku lekcji Jarek rozrysowałeś to... Jak Banksy, baski arcie. Tak, jak Banksy. No teraz mamy potwierdzenie tego, zakładając, że ten program działa faktycznie, a nie wyświetlamy jestpeki, że nasz program Wego to jest faktyczne wyrażenie drzewo wyrażeń. Dokładnie. Ten program bardzo nam się przyda, tak podejrzewam, na następnej lekcji, gdzie będziemy coś robić. Co będziemy robić? Już wiem, co będziemy robić. Jesteśmy teraz w takiej sytuacji, że jesteśmy w stanie stwierdzić, że mamy poprawny składniowo program w ego. I tą informację mamy teraz tutaj, dlatego że dostajemy to drzewo. Gdyby ten program był niepoprawny, nie dostalibyśmy tego drzewa. Ciągle jednak ten program może być bez sensu. Semantycznie może nic nie znaczyć.
Możemy próbować ze sobą na przykład dodawać dwa atomy, ale ego nie będzie w stanie dodawać tych dwóch atomów. Będziemy chcieli zawołać funkcję print na innej funkcji albo nieistniejącą funkcję. Nieistniejącą funkcję, albo może potraktować listę jako funkcję. Tego nie jest w stanie stwierdzić parser, przynajmniej na tym etapie. I to jest coś, czym zajmiemy się na następnej lekcji. Spróbujemy temu trzeba nadać znaczenie. A żeby nadać znaczenie, będziemy musieli je przepisać kilka razy. Jak będziemy je przepisywać, to fajnie by było mieć taką wizualną pomoc, czy to przepisywanie tego naszego drzewa dobrze i nam idzie. Nie? I to jest bardzo dobry plan na następną lekcję. No cóż, no w sumie chyba doszliśmy do końca dzisiejszej lekcji. To co ma podsumowanie? Na podsumowanie. Napisaliśmy parser ego, który zamienia ciąg tokenów na reprezentację programów ego w postaci drzewa wyrażeń. I to jest to, na czym my jesteśmy w tym momencie. Mamy drzewo wyrażeń, mamy strumień tokenów zamieniony na drzewo wyrażeń. Przy okazji jeszcze mamy sprawdzone poprawność składniową naszego programu. Dokładnie. No to cóż, tak jak mówiłeś, na następnej lekcji zajmiemy się przepisywaniem tego drzewa, czyli Rewrite AST, naszego Abstract Syntax Tree. I w tym momencie wydaje mi się, że już będziemy w stanie stwierdzić, że coś jest na przykład wywołaniem funkcji albo jakimś innym zwierzątkiem. Możemy wprowadzić troszeczkę bardziej złożone typy tego. Może. Tak. Ale to zostawmy wszystkie niespodzianki na następną lekcję. A cóż, na dzisiaj wielkie dzięki za obecność z nami. A tak jak przy okazji pierwszej lekcji, cały kod źródłowy będzie dostępny na GitHubie. Link znajdziecie w opisie. A przy okazji zapraszamy na grupę facebookową PGR, czyli Programistyczna Grupa Rozwoju, gdzie zachęcamy do komentowania i dyskusji na temat tego filmu. Mamy nadzieję, że z tych komentarzy urodzi się jakaś potrzeba na kolejne lekcje. To chyba możemy się już rozejść do domów. Przepraszam, jesteśmy w tej kwarantannie, czy to jak się nazywa, to nie rozchodzimy się do domów. Przemieszczamy się do innych pomieszczeń. Dziękuję, Wiktor. Dokładnie. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Hej.